A przy okazji prosił mnie, żebym pozdrowił wszystkich kibiców Legii w Poznaniu. No to już z nim sobie porozmawiacie tutaj. Jasiek Borkowski! Trochę żeś Hubert zjebał z tą Legią. Każdy dobrze wie, że w moim sercu tylko Lech Poznań. Kurwa, nie przemyślałem tego. Proszę się nie bać tutaj, panie, w pierwszym rzędzie, ja nie zajebię pani torebki żadnej. Chyba, żebym chciał zajebać, to najpierw się spytam, prawda? To samo z gwałtem by było. Nie wiem, czy ktoś słyszał, na jakim kawałku wyszedłem. Każdy ma swój dżingiel tutaj. Czy ktoś wie, na jakim kawałku wyszedłem? Lubicie Wu-Tang Clan? Lubicie? A ja nie lubię. Chciałem po prostu wyjść na tym kawałku, bo jest zajebisty. I właśnie koledzy mnie teraz nastraszyli, że Jasiek, uświadomili mnie, że jest coś takiego jak prawa autorskie. A ja się ich nie za bardzo spytałem, czy mogę wyjść na tym kawałku. Dlatego jak ktoś jest z Wu-Tang Clanu na sali, to nie skarżcie dalej po prostu. Nie, ja musiałem wyjść na tym kawałku, bo ja bardzo lubię rap, po prostu bardzo lubię rap. Lubię rap, lubię. Takie flow sobie zajebałem. No, może tego nie widać, ale jestem niedoszłym raperem. Znaczy nie to, że mi nie wyszło, po prostu nigdy nie próbowałem. Ale wydaje mi się, że do rapu trzeba mieć jaja, a ja tak na wpół mam jaja, na wpół jestem trochę pizda. Tak przynajmniej mama na mnie mówi. Ostrów Wielkopolski, jakiś czas temu. Miałem występ z kolegą Maćkiem. Nie znacie pewnie. I w tym samym miejscu, co miałem występ, miałem też nocleg. Na drugi dzień oczywiście w Ostrowie Wielkopolskim, stamtąd trzeba spierdalać jak najszybciej. Ogarnąłem sobie pociąg o 12, bo następny o 20, więc nie będę czekał 8 godzin w Ostrowiu. Zresztą w Ostrowiu najfajniejszy jest ten napis, skreślony Ostrów Wielkopolski. Więc wstałem o 11, umyłem się, dworzec niedaleko, ale okazało się, że nas zamknęli od zewnątrz. Bardzo się przestraszyłem. Ja się nie umiem bić, ale mówię do Maćka, stary, jak zaraz czegoś nie zrobisz, to ci wyjebie w ryj. Albo matkę ci zajebie, wszystko jedno. Znaczy, nic bym nie zrobił jego mamie, po prostu chciałem go jakoś zmobilizować. I Maciek wziął to do siebie i zrobił się taki blady i cały się trząsł. I dzwonił do tych organizatorów, żeby nas otworzyli, wszyscy nas olali. Więc mówię, Maciek, jak zaraz czegoś nie zrobisz, to wyjebie te drzwi. Okazało się, że nie umiem wyjebać drzwi. Mówię, idź w takim razie na pierwsze piętro, tam gdzie spaliśmy i skacz. Jak złamiesz nogę, to ja kurwa nie skaczę. Będziesz musiał wezwać pomoc. Ale Maciek, okazało się, że ma lęk wysokości, jest bardzo niski. Taki duży plecak miał na sobie i zwisał tak z tego parapetu. Więc szedłem po nim. Ale twarzą do tyłka, bo jakiś honor mam. I na dole, jako ten wolny człowiek uśmiechnięty, już wiedziałem, że zdążę, patrzę na niego i mówię, Maciek, no tak kurwa zwisasz. To niezdrowe. Puść się, ja cię złapię. Okazało się, że nie umiem łapać spadających ludzi. Maciek tak leżał na tej ziemi, z tym plecakiem jak ten żółw. Wkurwiają mnie żółwie. Bardzo. Kraków, godzina 12 z hakiem. Przychodzę obok drzewa, a na drzewie wielki plakat. Czarno-biały, bo ktoś nie miał koloru. A na tym plakacie ogromny żółw, czarno-biały też. I nad tym żółwiem napis 20 kwietnia zaginął żółw. Kurwa, co za refleks. Skąd ten typ wiedział, że akurat 20 kwietnia zajebali mu żółwia albo zaginął? Więc zrobiłem zdjęcie tego zdjęcia, udostępniłem na swojej stronie. Chciałem, żeby były śmiechy, może jakiś fanów zdobędę. Zamiast tego dostałem 10 pogróżek typu nie miałeś nigdy żółwia, więc nic nie wiesz, wypierdalaj. Czego nie wiem, że one latają? Miałem dwa żółwie, ale żaden mnie nie spierdolił. Jak to musiało wyglądać? O kurwa, Fafik, prawie cię zdeptałem. O Boże.
O Boże. Mamo, on chyba spierdala. Halo, żółw mi spierdolił. Kiedy? 20 kwietnia. Dzisiaj jest 19, wiem. Dajmy mu trochę czasu. To nie... Bardzo nie lubię infolinii. Nie wiem, czy tutaj... Nie będę wymieniał nazwy z sieci, sieci z nazwy, znaczy... Nienawidzę dzwonić. Na policję nigdzie. Infolinie to coś strasznego. Ale niedawno potrzebowałem bardzo ważnych informacji od swojej sieci. I dzwonię. A to były bardzo ważne informacje. I dzwonię, 10 minut mija, 20, mówię, Jezu, sam zostałem. 25 minut mija, że zostałem sam, sieć mnie olała, moja własna sieć. Nie wiedziałem, co mam zrobić, byłem bardzo roztrzęsiony. Minęło 32 minuty, kiedy opadła mi lewa dłoń, w której trzymałem telefon. I nagle słyszę z głośnika, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Jedyne, co mogłem dopowiedzieć, to teraz to się pierdol, kurwa. Upierdolił was kiedyś jakiś pająk na przykład? Krokodyl czy coś takiego? Ktoś ma jakiegoś pecha tutaj Poznań? Opowiem wam teraz smutną historię. Mam bardzo dobrego ziomka Jarka. Jarek jest super, ma 30 parę lat, nie wiem dokładnie. Mieszka w Warszawie na 7 piętrze na Bemowie. Super ziom. I pewnego dnia przed pracą poszedł na balkon. Jara tego papierosa i nagle coś go upierdoliło w łydkę. Upierdoliło, niewyraźnie powiedziałem. Łydka zrobiła się 3 razy większa, potem jeszcze razy 3, czyli 3 razy 3 to będzie 9. Sina się taka zrobiła, dziwna jakaś. I Jarek upadł. Nie wiadomo, co się stało. Ocknął się i stwierdził, dobra, idę do roboty. Na ulicy znowu zemdlał. Po czym stwierdził, że dobra, idę po rower do domu. Myślał, że tak będzie szybciej. Ale zemdlał już na dobre. Przyjechał ambulans, zabrali go do szpitala. W szpitalu... Ta łydka zrobiła się jeszcze bardziej większa. On się zrobił blady, cały się trząsł, jakiś nie wiadomo czego dostał, walczył o życie tak jakby. Więc wezwali toksykologów. Toksykolodzy stwierdzili, że upierdolił go najbardziej jadowity pająk na świecie, tak zwany wałęsak brazylijski. Pierwsze miejsce w rekordzie Guinnessa, jeżeli chodzi o siłę jadu. I ten pająk zabija. A Jarek żyje. Jest teraz bardzo uśmiechnięty. Mówi mi tak... Fajnie mi mówi, bo jest taki pozytywny, uśmiecha się cały czas. Tak sobie pomyślałem, kurde, kocham swój kraj, ale zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych jakiegoś typa upierdolił pająk. Ten dostał supermoce. Jakąś tam pajęczynę. Nazwali go Spider-Manem. A nasz polski Spider-Man upierdolił go pająk i dostał 2 lata śpiączki. Ale żyje. Korzysta z każdej chwili. Mówi mi, Jasiek, korzystaj z każdej sekundy. Traktuj ten dzień, jakby był twoim ostatnim. Mówi do mnie, carpe diem. Mówię, sam spierdalaj. Pamiętaj, Jasiek, mówi, korzystaj z każdej chwili. Mnie upierdolił pająk, powinienem nie żyć, a żyję. Korzystaj z życia. I się zaczyna rozbierać. Mówię, o kurwa. I zdejmuje i pokazuje mi plecy. A na plecach ogromny, wielki, za 1350 zł tatuaż w kolorze. Nie zgadniecie czyj. Wałęsaka brazylijskiego. Mówię, kurwa Jarek, pojebało cię. Przecież to cię prawie zabiło. To cię prawie zabiło. To tak jak, nie wiem, mnie by wyruchał jakiś typ, a ja bym se pierdolnął jego portret na plecach. Tak, mamo, jego szukamy. Dlaczego tyłem? Bo tak go zapamiętali. Wydaje mi się, że połowa z nas powinna sobie wytatuować takiego Pokemona na plecach. Nie wiem, gracie w Pokemony? To jest straszna gra, to jest jakaś pojebana gra. Fajnie, że ci ludzie wychodzą, zbierają sobie te wirtualne zwierzaki, no ale co się dzieje? No, ja często wpisuję w GPS-a nazwę ulicy i po prostu siedzę w tym telefonie, bo nie wiem, jak trafić na tą ulicę. Jestem niedawno w Łodzi, wpisuję nazwę ulicy, jakiś łódzki kibic do mnie podchodzi i mówi, co ty kurwa? Pokemony zbierasz? Nasze Pokemony?
I zaraz po tym szoku wpadłem na genialny pomysł, już jestem w połowie tego planu. Kupiłem sobie za ostatnie pieniądze, co prawda, taki ogromny strój Pikachu. To jest ten żółty Pokémon. Jest ogromny. Ten strój ma 2 metry, a mi wystają tylko oczka. Plan mój taki jest, że pójdę do szewca albo krawcowej, żeby dorobili mi takiego sztucznego kutasa do tego Pikachu. Chcę czekać dokładnie tam, gdzie czeka jakiś bardzo ważny, wirtualny Pokémon. Chcę zobaczyć to spojrzenie tego poszukiwacza Pokémonów. Poszukiwacza, który wyjdzie z rogu jakiejś ulicy, spojrzy się w telefon i powie: tak, to tutaj. Spojrzy się na mnie i spyta się sam: o kurwa, to real czy nie? A ja wtedy spojrzę mu się w oczy, spojrzę się na swojego kutasa i spytam: i co, kurwa, mnie szukałeś? Dzięki bardzo, trzymajcie się mocno. Leszek Borkowski.